11 psów uznawanych za agresywne. Oczywiście te psy, te wymieniane dzisiaj psy i omawiane dzisiaj psy, są psami, które znajdują się na liście, według której te psy, żeby je posiadać, żeby je hodować, musimy mieć pozwolenie, musimy to zgłosić. Oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę, że to, że pies znajduje się na tej liście, z automatu nie oznacza, że będą z nim duże problemy. Jest bardzo wiele psów, które mogłyby się na tej liście znaleźć. No, ale oczywiście ta lista musi być jakaś, jakoś ograniczona i musimy właśnie o tym pamiętać. I co najważniejsze, pamiętajmy, że te psy, które znajdują się na tej liście, mają jedną wspólną cechę. Wymagają doświadczonego, znającego się na rzeczy opiekuna, przewodnika, właściciela. Ponieważ, jeśli zostaną w odpowiedni sposób wychowane, to większość tych problemów, jakie mogą się z tymi psami zdarzyć, zwłaszcza ta, Agresja, niebezpieczeństwo, jakie może wystąpić z ich strony, po prostu znika. Ale od początku. Pierwszym psem jest amerykański pitbull terrier czyli psy bardzo wesołe, w sposób optymistyczny nastawione do świata, z wrażliwą psychiką, bardzo mocno wiążące się z opiekunami psy oddane i bardzo wierne, ale oczywiście wymagające doświadczonego przewodnika. Inaczej, jeśli zostaną źle wychowane. Nawet niektórzy wychowują je specjalnie w nieodpowiedni sposób, wtedy oczywiście mogą pojawiać się problemy. Potrafią być świetnym psem rodzinnym, świetnym sportowcem, ale na przykład z innymi psami nie za dobrze ich kontakty się utrzymują. O ile nawet obcy człowiek jest przez nich toler, tolerowany, będą traktowały go z dystansem, ale będzie tolerowany, to jednak obce psy tutaj potrzebna jest mocna socjalizacja i wychowanie, żeby to nie stanowiło dużego problemu. Do tego psy czułe i inteligentne. 43,53 cm wysokości, 14,27 kg wagi. Drugim psem jest pies z Majorki. Psy spokojne, zrównoważone, całkowicie oddane, świetnie dogadują się z dziećmi, bardzo fajnie też z tymi domowymi zwierzętami o wiele gorzej z obcymi psami. Psy aktywne, potrzebujące sporo ruchu w przypadku wcześniejszego psa to samo dobry stróż. Psy wesołe lubią naukę, wymaganie też w ich przypadku jest całkiem wymagające: 52-58 cm, 30-38 kg. Trzecim psem jest buldog amerykański. Czułe, przyjacielskie, też lubiące się z dziećmi taki fajny pies rodzinny, ale pies dla rodziny bardzo aktywnej. Psy lubiące zabawę, bardzo mądre, bardzo inteligentne i chętne do nauki, ma jednak sporo swojego zdania. Musi być też odpowiednio wychowany, żeby po prostu ta upartość, niezależność nie była po prostu zbyt duża, żeby wiedział, co mu wolno, czego nie wolno. Nie mogło że być też w ich przypadku w żaden sposób podsycanie agresji czy też tych zachowań agresywnych. No i oczywiście świetny stróż. 56-68 cm, 30-50 kg. Tutaj ta górna granica, te 50 kg, jest często różnie rozumiana, ponieważ niektórzy uważają, że cięższe niż 50 kg psy są zbyt ciężkie, inni natomiast uważają, że ten pies może te 50 kg bez problemów przekroczyć. Czwartym psem jest dog argentyński. Psy bardzo wierne, czułe, mogące właściwie nie odstępować człowieka na krok. W miarę dobrze z dziećmi, do obcych ludzi ze sporym dystansem, potrzebują bardzo dużo ruchu, nie lubią się z innymi psami. To są jednak psy, które tej socjalizacji potrzebują całkiem dużo, i nawet w przypadku tej socjalizacji, one raczej no, no nie lubią po prostu innych psów, delikatnie mówiąc. Bardzo silny instynkt myśliwski dla naprawdę doświadczonego i Odpowiedzialnego opiekuna. To naprawdę nie jest prosty pies. Z pośród tych wymienionych na razie chyba najcięższy w wychowaniu. 60-68 cm, 35-45 kg, niekiedy troszkę więcej. Piątym psem jest pies kanaryjski, czyli świetny stróż, świetny obrońca, bardzo opiekuńczy, łagodny dla swoich opiekunów, dla tej swojej rodziny, wobec obcych z dużym dystansem i sporą nieufnością. Mogą być towarzyszem. Dzieci, raczej tych większych, ale jak zawsze to jest duży pies. Obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić, i oczywiście zawsze pod opieką osoby dorosłej. W ogóle te psy, które dzisiaj wymieniam, z reguły z tymi dziećmi dobrze się dogadują, z pewnymi wyjątkami, ale jak zawsze to są duże psy i zawsze opieka osoby dorosłej. Pies jest też psem pojętnym, bardzo chętnym do nauki. Ale potrzebny jest właśnie jak zawsze doświadczony opiekun, dużo socjalizacji, ponieważ ten pies jest pewny siebie, może być uparty, nie dogaduje się z obcymi psami i oczywiście w nieodpowiednich rękach może zacząć sprawiać duże problemy. Jego wielkość to 56-66 cm i od 40 do 65 kg wagi, czyli psy naprawdę spore. Szóstym psem jest tosainu, czyli przedstawiciel Japonii. Psy zrównoważone, oddane. Uwielbiające być blisko człowieka, dobrze dogadujące się z dziećmi, świetny stróż, świetny obrońca, do tego tak naprawdę bardzo fajnie potrafiący dostosować tą reakcję do sytuacji. To jest jeden z tych psów, który nie będzie z całej siły na zbrońiu w ten sposób, że z tego napastnika nic nie zostanie. On po prostu albo go przewróci, albo go wystraszy, dopiero w ostateczności zastosuje, można powiedzieć, te środki które w przypadku innych psów są stosowane bardzo szybko. Nie jest hałaśliwy z, obcami, z obcymi psami, raczej tolerancyjnie, ale jeśli zostanie zacz, zaczepiony, jakiś obcy pies go zaczepi, no to jest nie do zatrzymania. Ze zwierzętami domowymi dobrze. 62,82 cm, 50-90 kg. Pies naprawdę duży. Później mamy Rottweilera, czyli psa raczej... Dobrze znanego, czyli pies lubiący ruch, świetny pies pracujący, świetny stróż, ale pamiętajmy, że to po pierwsze jest pies pracujący. Bardzo opiekuńcze, zwłaszcza w stosunku do dzieci, to musimy uważać, ponieważ o ile Rottweiler naprawdę ma ten próg reakcji, podobnie jak to Sainu, bardzo daleki, on zareaguje dopiero wtedy jak musi. O tyle w przypadku tych młodszych członków, można powiedzieć, jego stada, w przypadku naszych dzieci, po prostu, ta reakcja może być bardzo, bardzo szybka i gwałtowna. Są to psy zrównoważone, pewne siebie. Oczywiście nie dadzą się tak łatwo sprowokować, jeśli są w odpowiedni sposób socjalizowane. Oczywiście sprowokować przez obce psy, ale z tymi obcymi psami jest różnie. Potrzebują oczywiście dużo konsekwencji i spokoju w wychowaniu. Są to bardzo inteligentne psy, bardzo chętne do nauki bardzo chętne do współpracy z człowiekiem. I ten ruch, praca, wysiłek umysłowy i fizyczny to są bardzo ważne rzeczy w przypadku Rottweilera. 56-69 cm, 35-60 kg. Ósmym psem jest Agbash Dog, czyli psy wierne, lojalne, potrzebujące sporo naszego czasu, psy niezależne, samodzielne, posiadając duży terytorializm. Jest to świetny stróż, no z niewiarygodną odwagą będą bronić nas do upadłego, zwłaszcza podobnie jak Rottweiler czy też Tosainu dzieci. Potrzebują doświadczonego przewodnika i to jest pies, który naprawdę lubi przestrzeń. On jest jednym z tych psów, który w mieszkaniu, w małym domu może czuć się nieszczęśliwy. 69-86 cm, 41-64 kg i więcej. Dziewiątym psem jest Anatolian Karabasz niezależne, nieufne wobec obcych, będące świetnym stróżem, bardzo oddane, opiekuńcze, potrzeba sporo socjalizacji i wychowania. One też potrzebują dużo przestrzeni, tam tylko czują się szczęśliwe. Wobec swoich są czułe i mają taki fajny charakter, Według, w stosunku do obcych, no z bardzo dużym dystansem odporne i zdrowe 71-81 cm, 40-65 kg. Dziesiątym psem jest moskiewski stróżujący, czyli psy, no jak sama nazwa wskazuje, o bardzo silnym instynkcie stróżowania. Do tego duży terytorializm. Oczywiście wynika z tego, że to jest doskonały stróż, duża inteligencja, no ale ta niezależność, spora niezależność, może spowodować, że ten pies nie tak łatwo będzie się dawał szkolić. On raczej bardziej zainteresowany jest stróżowaniem. Są to psy bardzo lojalne, bardzo wierne, no potrafiące nas bronić jak zawsze do końca. Jeśli zostanie w odpowiedni sposób wychowany, jest psem przewidywalnym, nie sprawiającym problemów. Jeśli nie potrafimy go wychować, to tych problemów możemy mieć bardzo, bardzo dużo. Jedenastym psem, a jeszcze nie powiedziałem, moskiewski stróżujący, to 66-78 cm i od 45 kg w przypadku suczek. I od 60 kg w przypadku psów. Jedenastym psem na liście jest Owczarek Kaukaski, czyli psy o dużej samodzielności, niezależności, oddane, mocno nastawione na swoich opiekunów, też psy potrzebujące sporo przestrzeni, mocno nastawienie, nastawione na to stróżowanie, czyli duża czujność, do tego niehałaśliwe. Nie tak łatwo wyprowadzić je z równowagi. Jeśli chodzi o kontakt z na przykład zwierzętami domowymi, no to raczej jest to w miarę zdrowe i odporne. 68-75 cm, 50-100 kg. Więc jak widać, ta lista zawiera psy, które można powiedzieć, nie są zbyt proste w wychowaniu. Raczej się charakteryzują dużymi predyspozycjami. Do stróżowania, do obrony, do chronienia, raczej się nie dogadują z innymi psami, potrzebują naprawdę doświadczonego i pewnego przewodnika. Duża konsekwencja, duża ilość cierpliwości oczywiście w sposób delikatny wtedy te psy potrafią być naprawdę świetnymi towarzyszami, ale tylko wtedy. Oczywiście, zapraszam na moje inne materiały, gdzie mówię o innych psach, czy też 10 najlepszych psów. Na przykład dla seniorów, dla dzieci, dla aktywnych. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.